Cisza, niedziela dobrego pasterza. Pan Jezus mówi w Ewangelii: ja jestem dobrym pasterzem, znam owce moje i moje mnie znają. I Pan Jezus założył owczarnię, czyli kościół. I każdy kapłan jest wybrany na pasterza owczarni kościoła. Każdy kapłan, jak pisze autor listu do Hebrajczyków, kapłan z ludu wzięty dla ludu bywa ustanowiony w sprawach wiary. I dlatego kapłaństwo to nie jest sprawa prywatna. Kapłaństwo to jest misja, to jest posłanie. I Pan Jezus mówi, powołując, mówi: pójdź za mną. Czyli Pan Jezus toruje drogę tym, którym powołuje. Pan Jezus uświęca swoich wybranych. Dlatego starajmy się dzisiaj, szczególnie w tę niedzielę dobrego pasterza, pomodlić za wszystkich kapłanów, a świadomie naszych grzechów przeprośmy Boga. Nasz Pan jest dobrym pasterzem. Zagubionych szuka stroskany, wracających z radością wita i ramiona wierzę, bo nasz Pan jest dobrym pasterzem. Umiłowani w Panu, siostry i bracia, czwarta niedziela wielkanocna jest w Kościele przeżywana jako niedziela dobrego pasterza. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii sam mówi o sobie, że jest dobrym pasterzem. Dobry pasterz kieruje owczarnią i troszczy się o owczarnię, pilnuje owiec, żeby gdy pojawi się wilk, jakieś zwierzę, które chce rozproszyć owczarnię, pasterz wtedy naraża się, ale broni owiec. I Pan Jezus mówi, że jest dobrym pasterzem. Życie oddaje za owce. I kochani, Pan Jezus mówi dzisiaj: moje owce słuchają mojego głosu. Ja znam je, a one idą za mną. Ja daję im życie wieczne. I kochani, owczarnia i kościół to jest jakby jedno. To jest takie porównanie, ale ono jest bardzo wymowne. Tak jak pasterz troszczy się o owce, tak samo kapłan troszczy się o wiernych, do których został posłany. I kochani, kościół jest właśnie tą owczarnią, którą zapoczątkował, założył Pan Jezus. I co jest dzisiaj ciekawe, że ludzie nie lubią tego porównania. Ludzie nie chcą, żeby ich traktować jak owce. Ale to jest taka rzeczywistość. Tego nie da się wyrzucić, odrzucić. Dzisiaj ludzie nie chcą żadnego pasterza. Odrzucają autorytety. Dzisiaj ludzie, zwłaszcza młodzi, są najmądrzejsi, bo uważają, że wszystko się znajdzie w internecie i starsi są do niczego, bo starsi się nie znają. Wszystko można w internecie znaleźć. Ale czy na pewno? Kochani, i dlatego dzisiaj ludzie są tacy zarozumiani, że tak powiem. Kiedyś była ta subordynacja, że człowiek czuł potrzebę iść do księdza, poradzić się w jakichś sprawach.
bo przecież w końcu ksiądz studiuje latami i psychologię, i teologię, i filozofię, i prawo. Dlatego ksiądz jest człowiekiem wykształconym i po to jest posłany, żeby ludziom pomagać i służyć. I dlatego właśnie Pan Jezus założył Kościół jako wspólnotę, która będzie ludziom pomagać i ludzie będą się mogli w niej odnaleźć. I kochani, wzorem każdego księdza jest właśnie Jezus, dobry pasterz. I zobaczmy, że Pan Jezus wybiera, najpierw sam jest tym pasterzem owczarni Kościoła, a potem wybiera na swoje miejsce pierwszego papieża Piotra. A Piotr przecież nie był aniołem. Piotr był człowiekiem z krwi i kości, był nervus raptus, ale 3 razy zabrał się mistrza. I Pan Jezus wiedział, że gdyby Piotr nie zdradził go, gdyby się go nie zaparł, nie znałby poczucia winy, grzeszności, a sam jako pasterz, będąc pasterzem Kościoła, musi mieć to poczucie, żeby zrozumieć innych ludzi, do których jest posłany. I widzimy, że Pan Jezus właśnie wybiera na kapłanów ludzi. Ludzi, a człowiek jest grzeszny. I dlatego dzisiaj próbuje się lansować na każdym kroku grzeszność księży, pedofilia, na każdym kroku, gdziekolwiek się weźmie, jaką gazetę, włączy jakiś program telewizyjny, wszędzie tylko pedofilia duchownych. To aż do znudzenia. A przecież ilu jest księży świętych, dobrych, uczciwych, pobożnych. I dlatego, kochani, tutaj wzorów takich, którzy naśladowali Chrystusa, dobrego pasterza, możemy mnożyć mnóstwo. Takim dobrym pasterzem był ojciec Jan Bejzyn, który mając 48 lat wyjechał na Madagaskar koło Afryki na tą wyspę i tam pracował 14 lat wśród trędowatych. Nie miał dla siebie czasu. Wybudował leprozorium, kościół. Leprozorium to specjalny szpital dla trędowatych. Ale sam zarażony tą chorobą zmarł tam wśród tych swoich podopiecznych. Nazwano go apostołem trędowatych. Kochani, to jest właśnie dobry pasterz, który życie oddaje za owce. Weźmy, kochani, jeszcze innych, bliższego nam, bo żyjącego współcześnie w naszych czasach, księdza Jerzego Popiełuszkę. Urodzony i wychowany na wsi podlaskiej, na biednej wsi, na Podlasiu, w Okopach. Chodził do kościółka, do szkoły, chodził do Suchowoli. Kilka kilometrów. Mama go rano wcześniej budziła, szedł najpierw jako ministrant, służył do mszy świętej, a później po mszy szedł do szkoły. Jako chłopiec już miał zaszczepioną tą pobożność rodzinną w domu. A później, kiedy został księdzem, to troszczył się o tych, do których został posłany. Bronił ludzi prześladowanych. Wiemy, jakie były wtedy czasy. Ileż go udręczono. I w końcu zamordowano w bestialski sposób, dlatego że bronił, że był dobrym pasterzem. A jego motto życiowe to było: nie daj się złu zwyciężyć, lecz zło dobrem zwyciężaj. I kochani,
to jest właśnie ten dobry pasterz, który jest posłany przez Chrystusa do owczarni i naprawdę o tą owczarnię się troszczy. Najemnik, jak widzi nadchodzącego wilka, to ucieka, zostawia owce do rozproszenia, a dobry pasterz życie oddaje za owce. Kochani, weźmy, wspomnijmy naszego świętego papieża Jana Pawła II. Zobaczmy, ileż on miał ciepła, świętości, dobroci w sobie. Ludzie wyczuwają bez słów taką postawę dobrego pasterza. Zobaczcie, gdziekolwiek pojechał na misję, gdziekolwiek jechał na pielgrzymki apostolskie, to miliony ludzi ściągały na spotkanie z nim. Całe godziny, dnie trwali na modlitwie, bo czuli, że to jest święty, dobry pasterz. Kapłan z powołania, jak wy to często mówicie. I kochani, to jest właśnie to, że Pan Jezus wybiera takich dobrych pasterzy. I co jest ważne, że Pan Jezus powołując mówi: pójdź za mną. Czyli Pan Jezus jakby toruje drogę. Sam najpierw idzie, a za nim ci wybrani. I co jest jeszcze ważne w dzisiejszej Ewangelii, że Pan Jezus mówi: jestem dobrym pasterzem, ja i Ojciec jedno jesteśmy. A więc Pan Jezus pełnił wolę Ojca do końca. I dlatego, mówiąc o świętym Janie Pawle II, my wyczuwaliśmy, że ja i Ojciec jedno jesteśmy. Te słowa w życiu papieża były realizowane, bo to był człowiek niesamowitej modlitwy, kultury. To był człowiek dobry. I właśnie za takim pasterzem owce pójdą. I za takiego pasterza będą słuchały. Kochani, dwa razy byłem prefektem u księdza Kazimierza Słupeckiego, księdza prałata, raz w Gruzduńskiej Woli, drugi raz w Kole. I teraz jeszcze, jak mam chwilę czasu, możliwości, to go odwiedzam. W listopadzie skończył 92 lata. Ileż mi się narozmawiamy, jak do niego jadę, to ile on mi mądrości przekazuje. I mówi ostatnio, kiedy byłem, mówił tak: proszę księdza, jak byłem młody, to śpiewałem, kazania mówiłem takie ogniste, porywałem ludzi, a pięknie śpiewał, miał głos niesamowity. Mówi: a teraz, proszę księdza, kiedy przyszła starość, kiedy przyszła niedołężność, kiedy przychodzi cierpienie na każdym kroku, kiedy przewrócił się, popłuł się strasznie, taki posiniaczony, obolały, potłuczony. Mówi: teraz, proszę księdza, ja apostołuję cierpieniem. To są te etapy apostolstwa dobrego pasterza. W młodości zapał i energia, później pokorne, ciche przyjęcie cierpienia i ofiarowanie za swoje owce. Kochani, to jest właśnie dla nas przykład, że mamy wielu dobrych pasterzy. Wielu jest, tylko że dzisiaj ten świat jest taki niesprawiedliwy. Te informacje, które do nas docierają, są takie nieprawdziwe, przesadzone, przemalowane. I dlatego musimy mieć tu w sercu wyczucie, czego słuchamy i co czytamy. Śpiewaliśmy kiedyś na Oazach jeszcze.
Pan powiedział, ty pójdźcie za mną przez zwyczajne, szare dni. Nie bój się, ja będę z tobą. Niech nie będzie smutno ci. Chcę więc wszystko pozostawić, twoim wiernym uczniem być, wszystkich kochać twą miłością. Panie, proszę, dodaj siły.